Jacku, drogi, witam bardzo serdecznie w sali Filharmonii Lubelskiej w okoliczności szczególnej, absolutnie nadzwyczajnej, z okazji stulecia Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II. I dziękuję za obecność. Razem z nami, tu, w tym szczególnym miejscu, przywiozłeś Orkiestrę Filharmonii Narodowej, której szefujesz od 2013 roku. Będzie też Rafał Blechacz, niezwykła postać. Genialny pianista. A ja chciałabym zacząć od rzeczy bardzo serdecznych i bliskich. Kończyłeś liceum muzyczne w Lublinie, potem była Akademia Muzyczna w Warszawie, w klasie profesora Wisłockiego. Sukces ogromny, trzecia nagroda na międzynarodowym konkursie imienia Karajana w Berlinie i wielki świat. Wielki, ogromny wzlot, który zaowocował setkami koncertów w najbardziej prestiżowych salach Europy, Japonii, Stanów Zjednoczonych, w teatrach operowych. Powiedz, jak to jest, kiedy wraca się po tylu latach w to stare miejsce, do Lublina? No, to jest zupełnie wyjątkowe, dlatego że ja nigdy nie zapomniałem wszystkiego, szczególnie szkoły, szczególnie wszystkich koleżanek, kolegów, I szczególnie profesora Rupla, u którego miałem zaszczyt i szczęście uczyć się. Na skrzypcach. Które mi właśnie towarzyszą, nie wiem, do dzisiaj, bo grywam sobie sam albo z kolegami. Także mam taki żywy kontakt. No a Lublin, no to były te początki. Potem oczywiście Akademia Muzyczna. Potem już całe życie koncertowe. I cieszę się, że jestem w Filharmonii, ale właściwie po raz pierwszy w tej sali, bo tak jak moja pamięć sięga, kiedy uczyłem się w szkole, potem studiowałem, ta sala była budowana, więc to trwało ponad 20 lat. Troszkę więcej. Może nawet więcej. Także nie miałem przyjemności grania w Lublinie, chociaż całym sercem i wspomnieniami zawsze tu byłem, także ten koncert jest dla mnie szalenie ważny i nie wiem, no jest to taka bardzo specjalna chwila dla mnie, kiedy mogę teraz przywieźć orkiestrę do Lublina i przy okazji tej fantastycznej, stuletniej rocznicy genialnej uczelni, powiedzmy. Genialnej, wspaniałej, z historią osób i ogromną. Tak. Janem Pawłem II na czele. Tak, absolutnie. Jacku, tak sobie kiedyś myślałam, że gdy się spotkamy i znajdziesz chwilę na rozmowę, to zadam ci pytanie, które mnie nurtuje od lat. Jesteś wybitnym dyrygentem operowym i symfonicznym. Czy i na ile te dwie specjalności się uzupełniają, może inspirują? W moim przypadku od początku ja nie wyobrażałem sobie mojego życia artystycznego bez tych dwóch, nazwijmy to, dyscyplin. Opera zawsze potrzebuje dużej dyscypliny symfonicznej i vice versa. Symfonika potrzebuje dramaturgii, potrzebuje teatralności i takiego opowiadania. I muszę powiedzieć, że tak jak, nie wiem, będąc małym dzieckiem zabranym przez mamę do opery, kiedy właściwie wtedy powstała moja myśl, żeby zostać dyrygentem. Także nie wyobrażam sobie, że mógłbym tylko jedną z tych dyscyplin uprawiać. I no mam to szczęście, że mogę robić i jedno, i drugie.
Fantastycznie i robisz to po prostu fantastycznie. Nagrania płytowe, jest ich sporo, nagradzane bardzo wysokimi lokatami, kochane przez publiczność, bo bardzo trudno jest kupić nagranie chociażby opery Moniuszki, czy bardzo trudno jest trafić na twoje nagranie z Martą Argerich. Ale tak sobie myślę, co jest istotnego w nagrywaniu muzyki klasycznej? Myślę, że ja akurat nie mam problemu. Wielu artystów ma problem nagrywając w studio. Dlatego pytam. Ja nigdy nie miałem. Mnie jakoś potrafiłem sobie, nie wiem, wyobrazić ten świat koncertowo, mimo że technika nagrania studyjnego jest inna niż nagranie live. Ale to nigdy nie stanowiło dla mnie żadnego stresu. Nigdy nie liczyłem swoich nagrań, nazbierało ich się bardzo, bardzo dużo. Nagrywałem też w Londynie i tylko tam nagrałem 20, nie wiem, 7-8 płyt. Ile lat spędziłeś w Londynie? W Londynie spędziłem no prawie 30 lat i nadal zresztą z żoną mieszkamy i w Warszawie i w Londynie, także ten kontakt jest jak gdyby codzienny. Bieżący. Tak jest. Proszę, powiedz mi o tym wydarzeniu spotkania Marty Argerich, które zaowocowało współpracą z jej festiwalem. Tak, z Martą spotkaliśmy się po raz pierwszy w Warszawie, kiedy graliśmy koncert Chopina, potem Ravela, a potem właśnie Lugano. Przez 6 lat, aż do momentu, kiedy festiwal został zamknięty z powodów finansowych, prozaicznych, ale wiemy jak ważnych. Mam z nią kontakt do dzisiaj i od początku, właściwie od pierwszego koncertu, takie zrozumienie muzyczne było między nami właściwie... Co się czuje i zawsze nam się wspaniale grało i gra razem i to jest wielka przyjemność, bo no nie polega to tylko na akompaniowaniu, tylko raczej na wymianie myśli, wymianie jak gdyby swoich poglądów artystycznych na frazę, na przebieg. Także to są zupełnie wyjątkowe chwile muzykując z nią. Pięknie to opowiedziałeś. Bardzo dziękuję. To o jeszcze jedną postać cię zapytam. O Krzysztofa Pendereckiego i jego wielkie dzieło. Spotkaliśmy się nie tak dawno w Warszawie, kiedy prowadziłeś pasję według świętego Łukasza i było to dla mnie ogromne przeżycie. Ja rozumiem, że też między panami jest rodzaj chemii. Tak, no poznaliśmy się bardzo wcześnie. Właściwie jeszcze w dawnym NOSPRZE, wtedy w OSPRZE, kiedy... Któremu szefowałem po raz pierwszy, mając 24 lata. I wtedy bardzo zaprzyjaźniliśmy się. Zaprzyjaźniliśmy się jeszcze bardziej, kiedy byłem na konkursie w Berlinie. Akurat wtedy byli państwo Pendereccy również i bardzo się mną zaopiekowali, także nie musiałem się dodatkowo poddawać stresowi i to były zupełnie wspaniałe chwile. Od tamtego czasu mam to szczęście przyjaźnić się z Krzysztofem i wykonywać regularnie jego kompozycje, tak jak przed paroma dniami w jego 85. urodziny jego
pieśni, które są utworem nadzwyczajnym. I zawsze i do dzisiaj jestem dumny, że kompozytor się wzrusza za każdym razem i mówi tyle komplementów, tyle pięknych słów. No jest to wspaniała muzyka, mamy to szczęście, że to jest nasz kompozytor i darzony, jest wśród nas, tak naprawdę. Właśnie jest wśród nas i jest ceniony na całym świecie, tak. I jego muzyka trafia bez względu na szerokość geograficzną absolutnie do wszystkich. Przed 2 laty otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Katolickiego, tak, w Lublinie. Tak. Także to była też chwila bardzo szczególna. Jacku, kończąc, bo wiem, że za moment już próba, chcę zadać pytanie takie już bardzo prywatne. Czy ty znajdujesz czas dla siebie, dla domu, dla wspaniałej żony? Pracujesz tak gigantycznie. To niebywałe. Mam to szczęście, że żona od początku, jak się poznaliśmy, jest zafascynowana tym, co robię. Bardzo kocha muzykę. Sama również troszkę amatorsko gra na fortepianie. I właściwie wszędzie jeździmy razem, także ten dom przemieszcza się tak razem. Także to wielkie szczęście. Natomiast ja nigdy nie widziałem takiej różnicy między moją pracą a życiem prywatnym, bo to jest 90% mojego życia. Także nigdy nie odczuwałem i nadal nie odczuwam żadnego obciążenia tym, że właściwie cały czas, nie wiem, uczę się nowych partytur, studiuję, przygotowuję się do koncertów. I jest to właściwie takie zajęcie permanentne, więc trudno by mi było odróżnić jak gdyby moją pracę zawodową od mojego życia prywatnego. To jest właściwie jedno i drugie razem. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Ja dziękuję ci bardzo. Ogromnie się cieszę na dzisiejszy wieczór.